Ja to mówię przede wszystkim trenerowi zwycięstwa. No cóż, udanej rewanżu Adamiaka Norrisowi. Na jesień, przy czym muszę podkreślić, że wydarzenia na boisku duży wpływ miały, że czerwona kartka zawodnika w przypadkowym zagraniu i w tak trudnych warunkach to się odbiło. Przeciwnik miał więcej miejsca, straciliśmy pierwszą przypadkową bramkę w niezrozumiałych dla mnie okolicznościach. Tu mówię o braku komunikacji między zawodnikami linii defensywnej i potem dalsze bramki to była konsekwencja po prostu. Przewagi liczebne. Co mnie umniejsza tutaj zwycięstwa? Gospodarza, wyprawa mi przeprosić naszych kibiców, którzy jechali tyle. Taki kawał drogi, ale niestety w sporcie jest, że szczegóły decydują czasami o takiej porażce. Tyle, ja dziękuję. Dziękuję. Małe szanse na odbycie się. Mecz się odbył i uważam, że tak naprawdę, mimo że warunki były bardzo ciężkie, to dało się w tą piłkę dzisiaj grać. Zresztą było widać, że kilka bardzo ciekawych zagrań. Także tutaj na pewno nie można powiedzieć, że zupełnie ta sytuacja, jaka była na boisku, miała wpływ może na wynik. Na pewno łatwiej się gra w momencie, kiedy ma się przewagę jednego zawodnika. Tydzień temu to my byliśmy, przepraszam, nie tydzień temu, ale w ostatnim meczu, to my byliśmy w takiej sytuacji, że my graliśmy w dziesiątkę i to od razu widać, że to się przekłada, że drużyna potrafi to wykorzystać. My dzisiaj cieszymy się, z podniesionym czołem jesteśmy i na pewno humory przez święta będą wszystkim dopisywały Grodowi.